Salezjański ośrodek został okradziony podczas okupacji przez Niemców i Sowietów. Jednak budynki ocalały, co pozwoliło na przyjęcie w klasztorne mury osieroconych podczas wojny chłopców. Już w styczniu 1945 roku Salezjanie przygotowywali obiekt na przyjście sierot. Inspektor dowiedział się, że w Czerwińsku ocalał dom i pozostało trochę zapasów żywności, dlatego też tutaj skierował sieroty. Z kroniki zakładu salezjańskiego w Czerwińsku. 7 lutego 1945 roku oczom zdumionych mieszkańców Czerwińska ukazał się niezwykły widok. Po zamarzniętej Wiśle szła grupa około 40 osób. Wśród nich pierwszy maszerował ksiądz Piksa, niosący na rękach kilkuletniego chłopca. Za nim Gęsiego postępowali inni. Były to sieroty, w większości ocalałe po powstaniu warszawskim. W czerwińskim klasztorze powstał dom dziecka, w którym młodzi chłopcy otrzymywali od salezjanów opiekę oraz możliwość pobierania edukacji, a także kształcenia religijnego i artystycznego. W lutym 1945 roku zamieszkało tu 40 młodzieńców. Liczba wychowanków szybko się podwoiła. Młodsi uczęszczali do szkoły powszechnej w Czerwińsku, zaś starsi przerabiali program gimnazjalny w klasztorze. Dom dziecka funkcjonował do 1952 roku. Został zamknięty na odgórny wniosek w obawie przed upaństwowieniem całego obiektu.